To nie jest tak, że jeżeli to nie, coś nie jest zaburzeniem, to tego nie można leczyć. Jest zakaz. Chociażby w niektórych stanach w Ameryce jest zakaz terapii osób homoseksualnych, ale zawsze w pomocy człowiekowi bierzemy pod uwagę jego dyskomfort. I tutaj żadna klasyfikacja nie ma na to wpływu, nie zabroni nam, bo to jest wolność tej osoby. Ona źle czuje się jako osoba z skłonności homoseksualnej i idąc do kogoś, kto ma mu pomóc, do psychologa, do terapeuty, ma od niego prawo żądać jakiejś pomocy. Ma coś zrobić z tym, żeby mu pomóc tego wyjść. Teraz spotkacie się z jakimś psychologiem, nie wiem, chrześcijańskim, chociaż nie tylko, to musicie żądać od niego, że nie chcecie tego zaakceptować. Bo jakichś psychologów, które zarówno będzie pozwalał na tym, żeby to zaakceptować, tak? Tak jest, tak się urodziłeś, takie składki. A cierpienie jeszcze większe.